Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia. Lubimy korzystać z tych rzeczy, które nam po prostu leżą, odpowiednio pasują. Czasami ciężko znaleźć dla takiego rozwiązania logiczne argumenty, ale w innych przypadkach takich argumentów mamy aż nadto. Dużą ilością argumentów mogą pochwalić się kołowrotki. Każdy z nas ich ma kilka, ale tak naprawdę łowi jednym, dwoma, w zależności od tego, jakie metody preferuje. Ja coś czuję, że do mojego zestawu w tym roku dołączy nowy zawodnik, bowiem, jak informuje firma Okuma, od połowy tego roku w polskich sklepach pojawi się właśnie w sprzedaży ten model 8K. Jak sądzę, marki nie trzeba Wam przedstawiać. Brand działa już na świecie ponad 30 lat i znajduje się w czołówce największych producentów sprzętu wędkarskiego na świecie. To, co ich wyróżnia, to najwyższa jakość wykonania, trwałość i rozwiązania przyjazne dla użytkownika. Kołowrotek 8K to sprzęt wykonany z mosiądzu, aluminium, grafitu i nierdzewnej stali. Już sam ten fakt wiele mówi o jego jakości. Wyposażony został w wiele nowych technologicznych rozwiązań, wśród nich m.in. te najważniejsze. Możemy tu liczyć na wielotarczowy hamulec z systemem Fast-Drag z podkładkami z olejowanego filcu, a także rolkowe łożysko oporowe Quick-Set. Producent wyposażył ten kołowrotek w 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej, schowanych w odpornym na korozję grafitowym korpusie. Za uszczelnienie całej konstrukcji odpowiada system HydroBlock, czyli wodoodporne uszczelki. A teraz parę słów o szpuli i o przekładni. Ta ostatnia pracuje w wolnej oscylacji, jak widać całkiem sprawnie, a szpula została wykonana z wytrzymałego aluminium. Ten newralgiczny element każdego kołowrotka funkcjonuje w oparciu o precyzyjną przekładnię ślimakową, a pracujący rotor zapewnia cykloniczny przepływ powietrza, czyli jak sprawdziliśmy, odwrotny do wskazówek zegara. Całość obrazu nowego kołowrotka Okumy dopełnia mocny kabłąk z pełnego aluminium, 2 klipsy do linki i precyzyjna aluminiowa korba z ergonomicznym uchwytem z drewna. Warto wspomnieć o możliwości zakupu dodatkowej płytkiej szpuli nadającej się do dalekich rzutów. Szpula pomieści 300 m żyłki o średnicy 0,30 mm. Przełożenie kołowrotka Okumy to 4,7 do 1, a pojemność szpuli przy założeniu linki 0,35 mm to 550 m. Taka maszynka musi trochę ważyć. W dłoni trzymam teraz 3/4 kg, czyli 750 g. Przyznaję, że to miły ciężar. Samym swym wyglądem daje poczucie, że nad wodą nie zawiedzie.